Gemma. O, Gemma, o. Co ci łączy z Gemmą? Ja nie mogę sobie na czacie piszą wilk. Ale jeszcze dlatego by się Paula obrazi. Albo dobra. Zaraz Paula przyjdzie i stajmoutuje wilka. Co to jest za gra w ogóle teraz? Co mi tu włączyłeś? To jest też Cars vs. Runners. To tak? Z tym strącaniem z tych samochodów. Dzięki Lolek za suba, pozdrawiam. Fajnie. Ała! O, Paweł zleciał, bardzo dobrze. Należało mu się, należało. Niedobry jesteś. To powiedz jedną rzecz, bo... Czekaj, o co? Nie. Ty jeszcze, jak? Ty jeszcze tutaj gdzieś na dole będziesz. Dobra, Paweł, czekaj, muszę cię pomęczyć. Zostaw mnie! Poczekaj, dogadamy się, naprawdę, poczekaj. Ci pokażę śmieszną rzecz. Nie tak! O kurde. To nie było śmieszne. Ej, on na górę wyleciał. Nie, na dole. Nie, nie gnieć. O Jezus, jądra mi zgniótł, no. Come on. Ja chciałem go załatwić, Aircraft, co żeś zrobił. Dobra, więc... Cześć, Kropka, witam. Weronika, co ci łączy z Weroniką? O, Weronika się pyta, co się łączy z Weroniką. Do mnie pytanie jest? Jakaś sprawa, no, jakaś sprawa z Weroniką podobno. Czy możesz o tym porozmawiać, powiedzieć coś? Jaką Weroniką? Nie znam żadnej Weroniki. Jesteś pewien? A nie, czekaj, Wiksa to jest Weronika? Nie wiem. Ty kto? Nie wiem, nie podpowiadam. Albo Gemma. Też podobno jakieś znajomości. Ej, ktoś rower wziął! Jak zmienił temat szybko, jak szybko zmienił temat. Nie no, żartuję, nikt nic nie pytał. Po prostu wyłapałem sobie jakieś niki z czatu i spytałem, czy kojarzysz. Aż się tak, kurde, zastanawiałem, co ty, kurde, do pieprzysz w ogóle. Zresztą ja się już tak zastanawiam. Paula się oburzyła o Gemmę, powiedziała, że Gemma jest jej, sio. Od jakiejś półtorej godziny się zastanawiałem, co ty, kurde, do mnie gadasz, nie? A masz podpowiedź teraz od Wiksy, że Wiksa jest nie Weronika, tylko Wiktoria. Najdziwniejszy live. Przepraszam bardzo, ja nigdy nie robię normalnych live'ów, zawsze robię dziwne friki, zdziwione i w ogóle. Tak. Da, tak jest. Paweł, jeszcze 3 akcje mam, kurde, ja się tak pocisnę do końca live'a. Wiesz co, tu musimy... akcja, że... Weronika pisze, żebyśmy upuścili Pauli coś. Też, a odpuścili, że o to chodzi, a ja myślałem, że jej upuścić coś mam krwi albo coś, nie wiem, dobra. Dobra, teraz zrozumiałem. Nie, bo taka czcionka mała, to wiesz, nie widzę. Bez okularów tak, to nie widzę. Jasne. Oczywiście, nic nie widzisz. Drama trwa, Paula pisze mi na czacie. No, Wini lodówkę straci. Wini, co ty chcesz od mojej lodówki? Wini, powiem ci jedną rzecz. Zrobię ci miejsce w piwnicy jedno. Ale dla mnie czy dla Pauli? Nie, dla ciebie, Paula już tam siedzi. O, różowe autko dostałem! Ja się boję być zamknięty z Paulą w jednym miejscu. Dlaczego? Chcesz Oscar. O tym porozmawiać? Dlaczego się boisz być zamknięty z Paulą? Chcesz powiedzieć, że jest zła? Oscar. Czekaj, donate'a mam. Tak, jasne! Zresztą, ale nie rozumiem tego, co ziomek napisał. Coś o tobie jest, Paweł, o kiblu i o seksmasterce, ale nie rozumiem sensu tego. Przepraszam, czy ty mi coś ale sugerujesz odnośnie masterki? Połączenie tych rzeczy mnie naprawdę zaintrygowało. Także... Czemu? O, nie, spadłem. Nie będę rozmawiał na ten temat. Tak. Czekaj. A mnie, kurde, a ode mnie próbuje już od półtorej godziny coś wyciągnąć. No a nie, no bo ty powiedziałeś sam wprost, że coś z Wix, znaczy, przepraszam, z Paulą, tak? Że z Paulą nie chciał być zamknięty, nic, tak? Nic dlaczego? Nie powiedziałem, Paweł, ja na przykład do niej nic nie mam, bardzo chętnie bym się z nią zamknął, nie? Ale ty mówisz, nie chcę. W życiu! Bo never! Paula, bo Paula mi po pierwsze zabierze lodówkę i będziemy zjadać pizzę. To jest właśnie problem z Paulą. Mówisz? A ja kocham pizzę, a jakbym pizzę miał, to by Paula by mi całą wzięła. Albo zostawiała tylko jeden kawałek. To jest no właśnie to musisz, Paula. Ale to musisz z oliwkami może, zamówić tą pizzę, to ona wtedy nie zje. No to wtedy rzuci oliwki, całą pizzę zje, a mi każe zjeść tylko oliwki. Tak przynajmniej kiedyś napisała. I dlatego powiedziałeś, że gruba? A czy gruba sprawa, no. Może nie no, może w sumie to jest w sumie grubą sprawę, może o to chodziło rzeczywiście. O, Paula pisze, żeby tylko pizzę. Jeszcze Paula mi chce coś ukraść, kurde, zegarek, ubranie, w sumie nie wiem. Ktoś mnie zapytał, czy zagram na porodach, o co chodzi?
ale strasznie źle to brzmi. Na czym zagrać? Na porodach, o co chodzi? Poroda? Nie mam żadnego pojęcia. Nie chcę się wypowiadać na ten temat. Okej. Zostawmy to, przemilczę. Wini, zagraj RPG versus Karst Stunters. Właśnie, nie mam tej akcji dodanej. Dobra, biegniemy. A nie jednej. Hops. Znaczy, chyba nie dodałem tej akcji, bo tam mało osób w tych akcjach jest. Tam 16, chcieliśmy trochę więcej slotów zrobić. A czemu mam z pierwszej osoby? No bo dobrze ci tak. Tak, ja ci tu zaraz pokażę, co jest dobre, a co złe. O, żeż, kurde! Ale to jest grzywe. Ty jest normalnie, poczekaj chwilę, no, dogadamy się jakoś. Zróbmy to coś porządnie, ja, a nie tylko mnie potrącasz. Się. Mnie potrącasz, to jest bez sensu. Się. To jest bez sensu, że mnie potrącasz tak tylko. O nie! Ja ci dam, ty normalnie zobaczysz, jak cię znajdę jeszcze raz. Jakbyś chodził po chodniku kiedyś. Jeszcze chciałem cię tutaj, kurde, pomęczyć trochę, ale zniknąłeś. O, widzisz, mi oferują dzieci już ktoś. Czy chce mieć dzieci na przykład. Grubo. Widzisz? No nie wiem, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Tak, ta osoba, dzięki, pozdrawiam. Dzięki za osoba. O, jeszcze donajcik. Pamiętasz, że za tydzień bez powiedziałem, jaj. Żartowałem. I zagłuszenia, aha, zagłuszenie Pawła teraz będzie. Aha, zagłuszenie. Będzie zagłuszony. Ale nic nie mówię. Nie wiadomo, co jeszcze. Więc nie mówiłem. No jen, ale się tam czepiają, ale się czepiają. Czepiają. Ja nie wiem, naprawdę. Ale został ktoś jeszcze na górze? Nie, ale w aucie jest. Co ty gadasz? No. To rzeczywiście. Ale i tak tego nie ugra, bo tutaj jak się po skończeniu czasu obrońcy wygrywają. No tak, tylko musi wskoczyć, może sobie ułatwić, bo wjedzie tam po prostu. Nie da rady wie. Chociaż... Sumie... Da radę, skoczy, da radę. Ja tak na farcie bym musiał. Tylko musieliby go powstrzymać teraz z samochodami, wiesz? Powiedz ludziom z czatu, czy sypną mi kasą w GTA 5 Xbox 360. No to skoro ktoś będzie, to odezwie się do ciebie. Ojej. Najlepiej to Money Lobby kupować. Chyba Malboro sypie Money Lobby na Xboxie. A na PC ci nie powiem gdzie, bo reklama będzie. A Paweł chyba nie chce tej reklamy. Nie. Tym bardziej, że Paweł współpracuje z innym forum niż ja. Ale chyba wiecie, moi widzowie, gdzie. Ty kurczę, co on zrobi w końcu? Patrz, tym niebieskim autkiem jeździ sobie. On was wszystkich przejeżdża. Znaczy przejeżdża, no ty... Co on próbuje zrobić? Co on... O, wyciągnął go. Patrz, wyciągnij go z auta zaraz chyba. Zaraz go wyciągnij chyba. Adrian dał suba. Dzięki, Adrian, pozdrawiam. O rany, jaka bitwa tutaj się dzieje. Co to ma być? Rap bitwa? O! Ty, czekaj, pomogę. Jest, wysiadł! Wysiadł! No i już go bierze tutaj, no. Pomęczymy to. Już tutaj się, patrz, już tutaj, cyk go. Biedny Bromek, a właściwie Bromka, bo to kobieta. Jezus, ktoś potrącił kobietę, jak możecie. Bronisława. Czemu ja widzę krocze czyjeś? Cześć, budzik, witam. Dobra. Kolejna rundka. Nie wiem, ile tutaj rund ustawiłem. Chyba 3 albo 4. 3 wygrane może, no, może być. A czego u mnie piszecie na czacie o wadze? Czego Paulina pisze, ile waży? A w ogóle mało waży. Cóż, nic nie ma. Ile to było? 40 parę kilo? Ja nie mogę. Ile? 400 kilo? O kur, czemu tak mu dużo? Paweł powiedział 400 kilo, Paula słyszałaś to? Ja powiedziałem 40, Paweł powiedział 400. To jest prawie jak niedźwiedź. To on jest zły. To prawie jak niedźwiedź, to wiesz, to taki. To taki, jego pobi. Taki niedźwiedź, taki. To jego krzywdę. Mnie zostaw w spokoju. Taki wielka niedźwiedzica, tak. Nie? O, Paula słyszała. Nie no, w sensie chodzi o wagę, to ogólnie rzecz biorąc po prostu. Paweł, niedźwiedzie tyle wydaje... ważą. Paweł, coś mi się A dlaczego powiedziałeś? Dlaczego powiedziałeś, że ten, że 400 kilo? Nie 400, to się wszystko nagrało. Paula wszystko słyszała. No co za ludek? Mamy mniejsze szanse masz wtedy. Masz przerąbane. O. O kurde, już ci współczuję.
Nieprawda, ja żartowałem. To trzeba przejść. Nie mówiłem, że waży 400 kilo. O, teraz jeszcze powiedział on. Zamiast ona. Ja no, to już jest naprawdę. Jak powiedziałem on? Ja już... Nie powiedziałem on! Powiedział on. To wszystko było słychać. Nieprawda. Tylko nie lubię Paula pisze. To jest kłamstwo, no. Jezu, ktoś się przesłowił. To tak, ty się przesłowiłeś, że jest gruba. A, przesłowiłem się. Czyli powiedziałeś to specjalnie. Ty powiedziałeś, że jest gruba. A ja powiedziałem chyba, że gruba sprawa. A ty to ty powiedziałeś, że gruba sprawa. To ty no tutaj ten. Ja, ty powiedziałeś, że z Paulą jest gruba sprawa. Ja nie powiedziałem tak. Oczywiście Paweł, że ty w swoim świecie chyba żyjesz. No? Ludzie, róbcie odszoty z tego. Różowa maja, kraina. Wszystkie te cytaty Paweł, wy to wytnijcie i Pawełowi to wyślemy. Nieprawda. Sobie to to będzie montaż ewidentny. I przejrzy na oczy. No come on. O, Paula mi pisze, spokojnie, wy nie obrażam się teraz tylko na Pawła. No, tak nieprawda, ale szaleństwo. Twoja, no nie. O, napisała mi jeszcze, że moja lodówka jest bezpieczna, dzięki Bogu. Lodówka? Co jeść. Tak, bo Paulina lubi jeść. Ale co to, jaka lodówka? Co to jest lodówka? Lodówka, dobrze. Tak, cześć Kasper, wy nie pamiętasz mnie, pozdrów Pawła i nie reklamuj Pepsi. Czemu mam nie reklamować Pepsi? Czekajcie, etykietkę może zedrze. To nie będzie reklamy. Masz pozdro, Paweł, nie wiem czy słyszałeś. A, dziękuję, pozdrawiam, słyszałem, tylko tak cały czas mówisz, to nie wiem czy mogę, nie? Czekajcie, zdzieramy etykietkę. Porodówka, właśnie, nie lodówka, tylko porodówka, o to chodziło, już rozumiem. Oczywiście. Teraz rozumiem, o co chodzi z tą porodówką, bo tam pytali, czy chciałbym grać na porodówce. A to chodziło o porodówkę, tak. Etykietkę ściągam. Wcale nie widać, że to Pepsi, nie? Zobaczcie na live'u mnie. Nie widać, że to Pepsi? Chyba nie widać. Jak ktoś jest jakiś przedstawiciel Pepsi, to jestem w stanie się sprzedać za reklamę. Sprzedać się? 2,5 tysiąca mogę to nie zdzierać etykietki Pepsi. Tak, czekam. A czemu chciałbyś zedrzeć etykietkę z Pepsi? Ściągnąłem już. Nie, że chcę, tylko już to zrobiłem. O, Paweł tutaj był. No nie, no jaki bezsens to jest w ogóle. O, jak tu się ciężko. Dole, kurde. Tu się nie da normalnie przebiec, bo wy tu od razu tak ciuf. Od razu jak widzę Pawła na dole, no to tak jakbym widział świat w różowych kolorach. Co to znaczy w różowych kolorach, widzisz? No i kurde, znowu... Ale to jest głupie, moja postać staje pół godziny. To jest bez sensu kompletnie. On powinien... Jest coś się dzieje, ja wstaję od razu, a nie przez pół godziny się podnoszę. Come on. O, czekaj, bo tutaj Wojo biegnie. Paweł, oddaj mi się. Ej, ziomek od mojego teamu dotarł na górę, nie wiem jak. Rolniczy dla osoba, dzięki, pozdrawiam. Ciekawe. Jak? Lelu, Paweł, ty jesteś... Nie, ty jesteś w przeciwnym teamie. No ale tak. Z naszego teamu koleś na górę wszedł. Nie, o, ciekawe. Oszukista. Ewidentny oszukista. No, oszukista, nie jak on to zrobił. Kurde, magik, drugi Cooperfield. O rany. Dobra. Nieważne, miałem 5 gwiazdek i mnie zabili normalnie, co za policja. Policja. No niestety, słuchajcie. Mogę zostać twarzą Pepsi. Tak, ogólnie, nie, no, Messi. Ogólnie jak jest 5 gwiazd, to chyba najlepiej do jakiegoś tunelu wjechać, żeby uciec. Właśnie, a propos piłkarzy, jakie są ludzie wyniki, piszcie na czacie. Real Napoli i co tam jeszcze, kto tam jeszcze gra? Arsenal. Ej, przepraszam, skąd on wziął rower? No tutaj zawsze jest zaparkowany przy takim wraku. A ten skąd to wziął czołg? Z góry. Na górze, taka niespodzianka tam jest. Aha, dobra, spoko. Cześć, ciemna strona gier, witam. O, rozgrywka zwycięzca. 1-1 w obu meczu. Dzięki. Podobno ci się syn rodzi, o co chodzi? Co to jaka porodówka? Co wy tam piszecie? Co wy robicie? Co się dzieje? Halo! No mówię, że ten live to jest jedna wielka patola. Właśnie mówię. Dzisiaj naprawdę jest bardzo, bardzo taki... Delikatnie... Potrzebujemy psychologa, no. Wszyscy po wojaku są. Wiesz co, powiem ci tak. Wszyscy po wojaku są, albo druga opcja. Zamiast moderatorów muszę wymienić na psychologów chyba, wiesz?
Taka grupa psychologów, która będzie tutaj nade mną czuwać. Coś tak czuję. No, myślę, żeby ci się przydało, Paweł. No. Co? O, żeż ty, no. Jak mi tutaj, o nie, no. Go drama. Dobra, go to drama. Co, chyba tyle na dzisiaj, piszcie, mi się wydaje, nie? Znaczy, nie wiem, Paweł, bo tu w sumie jeszcze zostały 3 akcje, to... A to zależy, jakie długie teraz. No i jeden to jest deathmatch, to na pewno, a dwa to są chyba wyścigi. Także no, deathmatch będzie trwał 10 minut. No. A my już pół godziny. No dobra, no to jedziemy dalej, to jedziemy dalej. Dobra, to jedziemy dalej. Abyśmy równo skończyli live'a. Dobra. No tak właśnie do 22 chcę, albo tam lekko tak poza 22, ale jakbyś kończył o 22, to ja też wtedy. Dobra, okej, no to jedziemy do końca, akurat skończymy całą listę, playlistę. No, szkoda byłoby. Myślę, że będzie dobrze. 3 akcje przed końcem przerywać. O, już mi tutaj już mi na czacie się psycholodzy odezwali, wiesz? Już mam psychologów, tutaj mi się zgłaszają. Dajcie znać na czacie, jak ktoś chce zostać psychologiem. Czy będą powtórki z napadów? Tak, kaczor, będą, ale nie wiem, kiedy je wrzucić, muszę się zastanowić, ale będą powtórki. Z całego Janusza. Janusza zbrodni. Także ja czekam na informacje. Wasko i do suba. Dzięki, Wasko. Leć! Wow! Fru! To jest? Czy jakoś tak? O, widzisz, ja u mnie na czacie wszyscy będą psychologami teraz. Psycholog team. Tyle tu bisiożercy mi się rodzą. Co się dzieje? O co chodzi? Come on. Dość szybki wyścig, muszę przyznać. Nie widzę, co się dzieje. Dzięki. Gdzie ja poleciałem? Czy ja dobrze lecę? Łożesz, kurde. Chyba wyląduję na autostradzie zaraz. O. Kurde, patrzcie, no. Najgorsze lądowanie, jakie mogłem zaliczyć. Prosto w most, zamiast albo na most, albo pod most. No kurde, w most. 14 jestem. Jedź. Co to za wyścig jest? Jaki szalony. Ale dzika. Lionel Messi dał mi słowa. A właśnie, teraz Messi pytanie, bo tutaj pewnie część z was będzie chciała zostać fizjologami, inni filologami, a inni filozofami, albo jak to się nazywało jeszcze? Psychologami, o tak. Będziemy mieli pełny skład, będziemy mieli wtedy pełny skład, słuchaj. Czyli bezpieczeństwo umysłowe. 100%. Zależy od filozofii. Jaka filozofia? Od fizjologii? Nie, tak, to też zdarza się. A fizjologa, no jeszcze fizjoterapeuta jest tam. Można, bo to też takie fizjo trochę jest. Też można byłoby zaliczyć. Kasper, dzięki za donację. Chyba minąłem punkt. Tak jest, minąłem punkt, dokładnie. Zale kupiłem komputer jakieś 2 lata temu za niecałe 5 chyba tysięcy. Jakoś tak. Ło, dużo. Ja ostatnio na ulepszenie wydałem gdzieś 300, ale to z monitorem. Aha. Z green screenem. Dzięki Cyprian, pozdrawiam, dzięki za subika. Ja niestety minąłem właśnie punkt i niestety z drugiego czy któregoś tam trafiłem na 12. Brzmi dobrze. Bardzo dobrze. Wszyscy teraz zachodzą w głowę, o co chodzi z fizjologią i filozofią, czy to jest dokładnie to samo. W moim przekonaniu jak najbardziej tak. Paweł, wszystko jest takie samo. Wszystko jest takie samo, dokładnie. Ja też pominąłem checkpoint, chyba już wiem, w którym miejscu pomijałem. No. Jest jakaś taka ciężka sprawa. Gruba. Kto? Kto? Sprawa. Jak ma na imię? Dobra, jedziemy, jedziemy. Gdzie powinienem spytać, bo w sumie ciężka to też by tak... Co, że gruby jestem? Sugerujesz mi? Czy co? Paweł, powiedz mi, co miałeś na myśli, mówiąc ciężka sprawa. Kogo miałeś na myśli? Nie, no właśnie pytam, bo ty no właśnie ty powiedziałeś gruba sprawa, ja właśnie pytam, o kogo chodzi. A nie, ja cię tylko podałem, jak mówię, to słowo, nie? Czemu się tłumaczysz? Co tam się dzieje? Halo? Ale to ty... Coś przerywa, coś przerywa. Coś na łączach przerywa. Ta. Oczywiście. Jakaś gruba sprawa przeniotła mi łącze. Ty mówisz teraz tu o ciężkich. Ja nie mówię o grubych, ty mówisz o grubych i ciężkich. No Paweł, coś z tobą jest nie tak, ewidentnie. Coś tu jest nie tak, ewidentnie, to jest pewniak. To trzeba będzie poruszyć, ale będzie ciężko, bo to jest gruba sprawa. Twoi widzowie to są w stanie potwierdzić. Bo cię sobie oglądają, na materiały, to tam też się oglądają i
Coś mi się wydaje, że to jest codziennie. Jeżeli chodzi o sprzęt na dole, w opisie macie link do tego. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat sprzętu. Kurde, szósty. O, tutaj się wyjeżdża. Tuż meta jest, ale śmiesznie. Patrzcie, co wy tam piszecie na tym czacie. O ludzie, naprawdę dzisiaj taka burza jest na czacie. Taką burzę wywołaliśmy, że ja... Jaką burzę? Masakrę. O czym mówimy? O grubych, ciężkich sprawach, o kobietach, w ogóle o wszystko. No walentynki były to co? Znaczy chodzi o to, że o kobietach to walentynki, nie że grube sprawy, walentynki, tylko... O Chopinie dzisiaj jest. Bo teraz, żeby ktoś nie pomyślał, że wiesz, walentynki to od razu mówimy o grubych. Nie, absolutnie. Żadnych grubych spraw nie poruszamy. Chodzi o kobiety, po prostu poruszaliśmy kobiety. Znaczy nie poruszamy kobiet zwykle, ale... Nightmare napisał Paweł. Kobiety zwykle same się poruszają, aczkolwiek chodzi o to, że... Nieważne. Jedźmy, po prostu grajmy. Ja już nic nie mówię. Patrzę, ja już nic nie mówię. Patrz na ten czat. I naprawdę raka można dostać, serio. Ura. Masakra. Cześć, Kamil, witam. Jak tam rudy, może wam pokażę rudego, a chociaż w sumie nie wiem. Pogarszam się? No widzisz, dzisiaj się pogorszyło. Nie chcę mi się go szukać. Nie, bo dzisiaj dzień singla jest, dlatego może. Dlatego ty dzisiaj co? Tak. Co dzisiaj mówisz, Paweł? Bo dzisiaj dzień singla, dlatego nam się tak pogorszyło może. Znaczy mi się tak pogorszyło, o. O Paula nas nazwała tuściochami chyba. Coś mi się wydaje. No trochę się stłuściłem teraz, tak. Bo ciepło tu jest. I Paweł i Wini są grubi. Tak Paula napisała na czacie u mnie. Czy ona nas obraża w tym momencie? Nie, po prostu jest ciepło, wiesz, ciepło jest i po prostu wiesz, się stłuściłem trochę na czole. To jest bardzo normalne. Nic złego. Paweł, 10 minut. Przedostatnia akcja. Zmień może ten na krótszy, ten 5 minut, ten 7 minut, tak coś czy coś, nie? 5 mogę dać, ale to będzie za mało. 10, no dobra, niech będzie 10, będzie. Dobra, szybki strzał. Będzie szybki 10-minutowy deathmatch. Później szybki wyścig i będzie elegancko. Masakra. O nie, wyobraź sobie psycholog, a... Mam raka. Psycholog Arola powiedział mi, że mam 500 pompek zrobić, że to pomaga. Chyba jak coś zażyjesz. Jak coś zażyjesz, 500 tak. Pompek. Jak coś zażyję, to pewnie zrobię wtedy chciałbym, te 500. Chciałbym to zobaczyć. 500 pompek, no ciekawe. Czy każdy psycholog robi 500 pompek? To jest pytanie. Pytajmy. Pytaj psychologa. Dobra. Pełne skupienie teraz. To jest pora na coś tam. Deathmatchowanie jakieś. Szukam broni. Może być ta? Nie, dobra, niech będzie ta. O, lubię tą. Kurde, czemu mnie zawsze te bronie przestawia? Mnie to irytuje. Ale co, mówisz lufą do ciebie? Przestawia ci? Czy jak? Że mam, kurde, jakąś inną broń, nie tą, co zazwyczaj używam. No słabo przestawię. Powinno ci lepiej przestawiać, wiesz jak? Lufą do czoła najlepiej, to jest dobre. Tak przeciwnikom tak nagle odwracam. Zaraz ja ci przystawię lufę do czoła. Nie strzelajcie do mnie. Ała. Ktoś mnie dorwał. To jest deathmatch. No co no? Jezu no. Nie wycieczka krajoznawcza. No chciałem najpierw zobaczyć mapę, pooglądać. Najpierw penetrację mapy. Penetrację mapy. No co? Chyba cię znalazły. No chyba nie zwiedzanie, nie? A bo to ta druga osoba w tym garniturze. A nie, o Jezu, znowu z tymi kaskami biegają, kurczę, z notnikami na głowie. Z notnikami. Ja Paweł, pierdzielę. Na ten mecz trzeba być dobrze ustawionym. Tam proszę cię, to... Trzeba się przygotować. Ale ty chyba nie wiesz, że jak ubierzesz sobie notnik na głowę, to ci się zepsuje fryzura. Oj tam. Czy ty świadom jesteś tego? Tak, jestem tego świadom. Będę brzydszy w ogóle. Z taką fryzurą. Dzięki, no właśnie. Osoba. Nie możesz tak robić. Wygląd to nie wszystko, Paweł. Tutaj teraz nieprawda. Tutaj teraz trzeba przeżyć. W GTA to przede wszystkim wygląd. I różowa marynarka. Tak. A ty to się na pokaz mody wybierasz, czy... Oczywiście, że tak. A gdzie my jesteśmy, niby? Swędzi mi oko. Ła. Dobra. Cześć, Łukasz. Witam. Dobra, już jedziemy. Strzaskajmy tutaj to, co trzeba. Kurde, ale się kampią tutaj. No właśnie widzę, ostro. Ała! Byłem ranny, a ty strzelasz do mnie!
Nie strzela się do ludzi rannych, moi drodzy. No nie było dzisiaj biustu, przepraszam. Czego? Czy ja dobrze słyszałem? Co? No biusty. Co chciałeś pokazać? No, że nie było dzisiaj biustów. No bo nie było. No bo chodzi o to, nie wiem, ten... Ty grasz w ogóle kiedyś w GTA, czy nie? Nie znasz podstawowych słownictw w GTA? Ja nie wiem. Proszę cię, podstawowe słownictwo. Podstawowe słownictwo. Tak. Tutaj mojemu kumplowi zablokowali kanał za to, że w tym klubie ze striptizem siedział. Że co? O nie. Dostał bloka. Znaczy powiem ci tak, jeżeli chodzi o biusty, to już ci mówię, o co chodzi. Jak grasz w linię śmierci, to podczas linii śmierci możesz zbierać busty. W stylu, wiesz, przyspieszenie no. I tak dalej. No to ja na to mówię, to mówisz, biusty. To biusty, tak? Oczywiście, że tak. Brzmi znacznie profesjonalniej. Tak, profesjonalnie, wczoraj nie bardziej. Boże, ludzie, zdejmijcie te nocniki, bo... Tu ma ktoś strój policjanta, jakiś koleś widziałeś? No widziałem właśnie. Ale mi heada strzelił ten policjant. Ła. Paweł, ty paru wokrych napisa. No Paweł, jak ja szukam? Nie potrzebuję pomocy. Co wy mówicie? Jaka pomoc? O jakiej pomocy mówicie? Nic nieprawda. Kłamstwo. Oszczerstwo. Pomówienie. Co najmniej. Dobra. Chodźmy. Kurde, co jest? Ewidentnie mi dzisiaj nie idzie. Mi teraz też nie idzie, jak tutaj... Jak ktoś nie ma kasku, to jest spoko, to lightowo, cyk, cyk, cyk i leży. Ale jak ma kask, albo jest 10... O kurde. Albo wyskakuje, leluja. O nie, lelu, to ja. O nie, to dobrze przeczytałem. Nie, nie, czekaj, letuje, lelu. Dzięki za super, pozdrawiam. Ciężko się czyta, ciężko się czyta. Airquake, kurde. Skąd? Takie... Tam nic nie było. Moja chyba dzisiaj mocno ciśnie. Z mojej drużyny. Kto ci ciśnie? Ja bez formy. Moja ekipa, moja drużyna. Aha. Tylko jeszcze Michała brakuje tutaj, jeszcze taki Michał jest u mnie w teamie. Mhm. Czekaj, spróbuję potrzaskać troszeczkę jeszcze. Ten skąd ogóle, się wziął tam? O, właśnie Paweł, bo jeszcze nie gadaliśmy o tym. Słyszałeś o GTA Network? Na czym? GTA Co? Network, czy słyszałeś o czymś takim? Nie. To jest multiplayer tworzony przez graczy. Nie próbowałeś jeszcze tego grać? Nie kojarzę. Będę musiał zobaczyć. Po live sobie sprawdzę. Po live sobie sprawdzę, wiesz? Na spokojnie. Ja teraz serwer tworzę. Tam mam paru programistów. I będziemy... Teraz zajmujemy się czymś takim, żeby można było klanówki grać w GTA. Mhm. Muszę zmienić broń na mocniejszą. Wakacje ludziska będziemy turniej robić. Będą ekipy pięcioosobowe z dwójką rezerwowych i będzie niezła nawalanka. Od razu na początek wakacji turniej będzie. Na razie zajmujemy się tworzeniem i testami. Ale zerknijcie do mnie na kanał, bo ja nagrałem filmik o GTA Network. Naprawdę fajna sprawa. Jak się ktoś interesuje sampem MTA, to spoko. Jak ktoś nie pogrążaj się. Okej. Okay. Ej, co to jest? Co? Gdzie? Jakiś bromek, to jest chyba cheater. Dlaczego? Ten bromek. Bo był zrespiony w podłodze, tak się tego cheatki respią. Aha. Zobaczymy. No. A skąd to wiesz? Stary, ja to 4 lata gram w tej sprawie. Nie podpuszczaj mnie znowu. Ja nie haksuję. No. Nie, czekaj, to dobrze. Poczekaj, zmieniam broń! Come on. Czemu cały czas w tym samym miejscu się zrespię? Graj RPG, będziesz słak, to jest lamerstwo. Nie, no. RPG, nie, no co ty. Dzięki, Majek, pozdrawiam. Dobra, strzaskany. Coś tam jeszcze jedzie? Gdzieś idzie? Coś tam jest? O, tutaj z tyłu coś biegnie. Świeżego. Będę piąty. Piąty, góra czwarty.
Dobra. Spokojnie, dobiegnijmy. O, tutaj coś leci, leci! Ała! A, dobra, strzelba. Przypuszczalna. Zdarza się. Czekajcie, co my tu mamy. Się tak szybko nie poddam, nie ma opcji. Teraz gramy na poważnie, chociaż 2 minuty zostały, to już tak. W ogóle wtedy nie siadają. Co ty tam? Nieprawda, to skłamstwo, hady siadają. Już tam zaraz będą. Teraz jakąś serię miałem. Pandemia jest ta forma. Kilka dni temu. Ale tak zawsze jest, jak ktoś nagrywa, czy powiedzmy robi live, zawsze jest bardziej skupienie na czacie i gdzieś tam na donacjach niż na samej grze. Ja zawsze jak gram, to streamuję. Aha. A bo to ty mnie stresujesz. Jasne, najlepiej na mnie zrzucić, nie? No i patrz, oczywiście. Ile mu w twarz poszło, co najmniej trzy pociski w twarz i przeżył to. Bo z nocnikiem był, widzieliście to? Come on. Z nocnikiem. Kurde, mnie to rozwala. No proszę cię, no z takim nocnikiem. ETS trzeba nocnik założyć na głowę na następny raz. Nie, ja nie zakładam nocnika. Prawie mi przejechał, tak, kierowca. Co? Strzelać? Mogę strzelać się, ale... Dobra. Kurde, fraga mi wzięli. Już teraz nie żyję praktycznie, kurde. Dzięki Maciek za suba. Kurde, Aircry uciekł. Nie mam życia, mam zero życia, a przebiegam dalej jakoś, nie wiem. Zaraz mnie zestrzelą. O. O nie! Nie, nie dzwonię do widzów, ale możemy jakiegoś live'a pomyśleć, zrobić takiego właśnie ze Skype'em. Właśnie też o tym ostatnio myślałem. Wczoraj był ten temat mnie na streamie. Fajny pomysł. Dobra. A robiłeś już coś takiego, czy jeszcze nie? Tak, robimy już nie raz, ale... Fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa, masz możliwość pogadać przynajmniej, ale to wiesz, kwestia jest taka, że Skype się lubi zawieszać w tym momencie. Jak dużo połączeń przychodzi, to po prostu się wiesza. Niemiłosiernie. Dobra. Ja nie wierzę. O Jezus, jakiś nocnik znowu dorwałem. No co jest, kurde. Dzięki Paweł za suba. Nie ten Paweł, inny Paweł. Kurde, ile w głowę musiałem przestrzelać, żeby zabić? Szaleństwo. O, jest. O, dobra, koniec. Czwarty, mówiłem, że najwyżej będę czwarty. Kurde, nie idzie. Nie ma formy. Winie, czy Paweł cię irytuje? Pewnie, że tak. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak zawsze. Dzięki za pozdrowienia. Paweł jest strasznie irytujący. Ja? Nie, czemu? Tak. Gdzie? Tak. W którym miejscu? Tak. Nieprawda? W każdym. Z każdej strony, w każdym miejscu. Z każdej strony, w każdym miejscu. O, ma ekipa na przodzie. Live ze Skype'ami, zajął mnie piszą teraz. U mnie też się coś takiego ogarnia, ale nie wiem kiedy. A jeszcze czegoś takiego nie robiłem, ani razu. Znaczy to jest fajne, tylko wiesz co, problem jest tego typu, że... tak mówię, przy większej ilości połączeń Skype zaczyna wariować. Coś takie jak w telewizji zazwyczaj. Jak osoba odbiera, to czeka na odpowiedź na streamie, a nie przez na Skype'ie. Jest później opóźnienie, okay. Jest później opóźnienie. Na szczęście jest bardzo małe opóźnienie na YouTubie teraz, więc nie ma problemu. 2-1 dla Realu, tutaj piszecie. Dzięki. Wyścig kaskaderski, dobrze, zobaczmy. Jakie piosenki puszcza w tle Paweł? Czekaj, ty puszczaj fajne, biblioteki, jak ona fajne. Jest fajne. No, Epidemic Sound Player. Epidemic Sound Player, specjalna biblioteka, tak jakby. Ona jest pod jakąś sieć partnerską podpięta chyba, jeśli dobrze. Nie, to jest ogólnie. Można normalnie się tym zarejestrować, wykupić sobie. Ale ogólnie dużo sieci partnerskich tak naprawdę wykupia po prostu dostęp do swoich powiedzmy tam członków, tak? Ale ja muszę się z tym zapoznać. Także bardzo fajna sprawa. Chyba, że swoją playlistę udostępnisz, ale nie wiem. Znaczy nie, ja playlisty nie mam. Ja po prostu wchodzę na tą stronę, szukam muzyki, która mi się podoba, pobieram i tyle. Może nie wiem. A czy pobierasz? Ty nie masz coś takiego jak tworzenie playlisty z tych nutek, które tam wyszukujesz. Znaczy można teoretycznie, to już pamiętam, zrobić sobie jakąś playlistę chyba.
Aczkolwiek ja pobieram po prostu na komputer, bo dla mnie to jest wygodniejsze. Aha, na dysku to masz. Ja to na dysku trzymam wszystko. Tu nie wiem, czy byś przesłał, czy nie. Wątpię. Znaczy, ja nie wiem, jak to wygląda teraz. Bo ogólnie biorąc, jak założysz konto i opłacisz, to do twojego konta na YouTube jest przypisywana licencja. Aha. Tak, dobrze pamiętam. Takiego. Coś w ten sposób to było robione, no. Żeby ktoś ci się nie przyczepił, że korzystasz z tej muzyki, wiesz? Że po prostu masz opłacone, tak? No. Bo jak dużo to kosztuje? To jest na 10 dolarów na miesiąc. Na miesiąc, no to dużo. W przypadku tych najmniejszych kanałów, jeżeli masz więcej subskrypcji, no to w tym momencie tamta kwota troszkę wzrasta. Maksymalnie do 100 dolarów za miesiąc. To dużo, naprawdę. Ale to jest tak naprawdę dla bardzo dużych kanałów. Jeżeli te 100 dolarów, to już wtedy płacisz za naprawdę bardzo duży kanał. Zwykle to jest chyba 10. Czekajcie, co się dzieje. Czy ty chcesz tyle zawsze, co miesiąc płacisz za tą muzykę? Czy tak, nie wiem, testowo teraz masz? Nie, to jest kwestia taka, że to opłaca za ciebie sieć zwykle, wiesz? Jeżeli w jakiejś sieci jesteś partnerskiej, tak? Jeżeli nie jesteś w sieci partnerskiej, serio? No to wtedy tak. A w jakiej jestem? A to pogadamy. Pogadamy na ten temat, na spokojnie. Bo Paweł się nie chce przyznać, kurde. Ale tak, Polska czy zagraniczna? Nie, no Polska. Ty... Mogę powiedzieć LiveTube. Polska, okay. Myślę, że każdy kojarzy. A to ja też. No. Dobra. Który jesteś w ogóle? Trzeci. Kurczę, bo 11 cały czas. O, ty jesteś pierwszy! A nie, to może na dobrze, bo wygram playlist, jak dojedziesz pierwszy. Robiłeś tą akcję, Paweł? Co, Tom? No, nie wiem, no, chyba tak. Tak jakbyś ją znał. Delikatnie, znaczy raz chyba jechałem w życiu. Dlatego może wiesz, idę tak w miarę szybko, jak burza. Kurde, się zmęczowałem. Włączę światła, będzie lepiej. Na światłach zawsze szybciej jeżdżę. Śmig. Zepsułem. O, znowu zepsułem. Nie. Śmigaj, maleńki. Nie wierzę, co ja zrobiłem. Uwierz w to sam. Chyba właśnie w tym momencie przegrałem playlistę. Tak? Tutaj tym błędem. No. Ja już chyba nie wygram, nie? Dość poważnie. Za późno trochę. Śmigaj, maleńki. Kurde, jeszcze to drugie okrążenie jest. Dawaj ponera, dawaj ponera. Śmiało. Kurczę. Może tym razem w końcu coś wygram. Na końcu jest batonik, na pewno jest bardzo dobry batonik do wygrania. Batonik? Tak, no a co? Nie wszystko robi się dla pieniędzy. O, co jak dojechałem. Mamy o, to. Paweł. Pierwsza wygrana akcja dzisiaj. Jaki fałsz, ładnie zaśpiewałem, czysto i klarownie. Przecież. Dobra, tam może jedna czy dwie nutki się sfałszowały, ale... Powiedz coś, że dobrze, ładnie zaśpiewałem. Ja? No. No. Wolę powiedzieć, bo nie chcę podpaść. To sam! Ładnie? Przecież fajnie, nie bardzo ten. Prawdziwy taki. Piękny taki głos, taki szkoda, wiesz. Że to strzewi, aż wychodzi, że to jest czeka, prawdziwy rock'n'rollowiec po prostu. Szkoda, że idola nie ma, Paweł, bo myślę, że no. Karierę zrobił. Nie, jest już przecież, już leci znowu. Jak to? Leci? Normalnie wróci. Wrócili do tego, no. Wrócił ten idol? Tak, wrócił. Także ja tam się zgłoszę, pójdę, zaśpiewam bardzo ładnie. Kto wie, może będę w ramówce. Później. I na YouTubie będę później popularny. Będzie, Rudy się nie dostał, część druga. Paweł, jesteś Rudy? Nie, nie jestem, ale to ten. To będzie Rudy, część druga. Nie, to zrobię, bo co, bo nie jestem Rudy? No. A nie, to ja zrobię sobie, włosy na różowo. Bo co, bo mam różowe włosy? O, tak, to będzie dobre. Myślę, że to przejdzie. Ten Real wygrywa. Ładnie. Siódmy, kurde. O, słyszałeś? Dobra. Paula żąda bukiet z pizzy. Bukiet pizzy? Ode mnie? Bukiet z pizzy chce mieć. Ale jazda. Kurczę, dziwne.
Nie wiem, jak się robi bukiet z pizzy. Ty, Vini, wiesz? Na przeproszenie, czy jak? No, nie wiem. Bierzesz kawałek pizzy i nadziewasz na koły. Raczej przepraszam bardzo, na co może być bukiet z pizzy? Na masę. Ja bym wolał bukiet... Nie no, spadłem na trzecie, nie wierzę. Ja cię... Tą jedną akcją. 5 punktów. Zdarza się coś poradzić. Gdybym utrzymał tą pozycję, to bym wygrał. Na przeproszenie potrzebuję. Wiedziałem, że przegram. Na przeproszenie chcę ten bukiet pizzy, nie na masę. Zmieniła zdanie. Na przeproszenie? No. A to ja w końcu mam już za co przepraszać, czy nie? Ale to może chodzi o mnie. Że to ja mam niby dać tę pizzę, no. Nie wiem. To zróbmy... Vini, zróbmy tak. Zrobimy tak, że po prostu ty dasz jeden kawałek, ja drugi kawałek. Ciapniemy go razem, zrobimy tak i do środka coś tam wrzucimy i będzie kwiatek. No spoko, dobra. Tak, mi się podoba i ten tak. Układ. Nie? Dobry pomysł. Myślę, że Paula też zadowolona. Także spoko. Dobra, ludziska, playlista mamy skończoną. Playlista się udała. Zobaczmy, ile miliony zarobiliśmy, czy nie zarobiliśmy milionów? Ja mam tam dużo hajsu, tak czy inaczej. O, w ogóle na jednej sesji jesteśmy, czekaj. Nie, na tej samej, na tej samej jesteśmy. No to mówię. No a tutaj jesteś zaraz niedaleko. Dużo nie zarobiliśmy niestety, wiesz? Idealnie 22 wybiła. Tak? Patrz jak ładnie. No, idealnie idolo. No, kalkuluj to wszystko. Czy ja pożyczę tak auto, bo tutaj jakieś fajne auto jest. Przybijmy pionę jeszcze na koniec, nie? Czekaj, zaraz ci przybiję. A tu jesteś. O. To jest ten wychromowany motocykl? Nie, jakiś z ulicy. Jakim cudem to przeżyłeś? Jakim to, co? Jakim cudem to tak ten? Jakim cudem? No zobacz. A ty tam stoisz. Ej, ale ladży. Lagi są straszne masz chyba. To jest niemożliwe. Ja? No. Bo ci przewaliłem 10... Nie zabijesz, bo my, Paweł, jesteśmy w jednej organizacji jak coś. A faktycznie! Patrz. Widzisz? Faktycznie! Nie mogę w ciebie strzelić. O. Zapomniałem! Ale nie tracę życia. Wiem. Nie tracę życia! Boże, prezes umarł! Zabijcie go! Znaczy, reanimujcie go, szybko. Dobra. Zabijcie go. O, dostaję 2000 za dobre zachowanie. To jest dobre zachowanie? Orzesz ty. Czekaj. Tak? Trzymaj! Trzymaj kartofla! Czekaj. Trzymaj kartofla! Ja miałem. Trzymaj kartofla! Kurczę, jeden normalnie. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Ty, nie mogę cię ten, z pałki nawet. No nie możesz, bo jesteśmy razem. O. Trzymaj to! Masz coś na buzi, czekaj. Masz coś na buzi, muszę cię to wytrzeć. Ja cię mam w sensie pewnie... Ale traciłem HP chyba. O. Ale tracę, czy nie tracę? Cześć, bo się jaram. Nie tracę jednak. Zdechło mi się, przepraszam bardzo. No zdarza się, no zdarza się. No. Ej, tam mojej zwłoki już nie ma, ty dalej do niej strzelasz. To nie jest dobre. Sorry. To nie jest normalne. O. O kurde, ale chyba czekaj. Rozdane. Tutaj, o, weźmy. Nie to. Gdzie ty jedziesz? Chodź tu. Chodź tu. Ach. No przestań biegać. Panie prezesie, chodź pan tu. Nie boję się wybuchu. Czekaj, możesz. Bo to mi, nie pasuje mi coś. Kurde, tutaj. Nie da się ciebie załatwić. No jak cię potrącę, no to chyba też ci życie nie spłynie. O. Dobra, dobra. No. No. Dobra, to dobra. Symbolicznie ładnie wyszło. Nie zabijajcie mnie, policjanci. Jesteście źli. O nie. Złośliwi w ogóle. Jeszcze trochę destrukcyjne charaktery mamy po tym live dzisiaj. Dobra, no jakoś tak strasznie destrukcyjne zniszczenie, co się dzieje kompletnie. Miasta rozwaliliśmy. Tutaj tego chcę zabić, policję chcę zabić, tu każdy. A, nie wiem. Straszne, to straszne, że się dzieje. Zrobię ci zdjęcie z fleszem.